podcast Lekarza Praktyka. Dzień dobry Państwu, nazywam się Kalina Gierblińska i witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Lekarza Praktyka, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL. A dziś będziemy rozmawiać na temat opasłej książki, bo proszę Państwa, ma ona chyba 520 stron, jeśli dobrze pamiętam. Książki pod tytułem Medycyna stylu życia, która powstała pod redakcją naukową Daniela Śliża i Artura Mamcarza. I hasło, które dzisiaj nam będzie towarzyszyć w trakcie tej rozmowy, brzmi: Medicine is a lifestyle, lifestyle is a medicine. A przede mną uśmiecha się już właśnie pan profesor Artur Mamcarz. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pan profesor jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownikiem trzeciej kliniki chorób wewnętrznych i kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i jest również związany z wieloma towarzystwami naukowymi, między innymi z Komisją Medyczną Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zgadza się? To się zgadza, tak. Poza tym jestem członkiem zarządu Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. No właśnie, będziemy dzisiaj rozmawiać o medycynie stylu życia. Czytałam, że ta książka powstała z potrzeby rozprawienia się z chaosem informacyjnym, tak można przeczytać w słowie wstępnym. No więc już tutaj chciałabym zaczepić pana profesora. Jakie są takie najpoważniejsze, jakie pan widzi, nieprawidłowości w tych informacjach dotyczących medycyny stylu życia i w ogóle informacjach dotyczących chociażby profilaktyki zdrowotnej? Kiedy przygotowywaliśmy tę książkę, kiedy ona już powstała, to poprosiliśmy paru influencerów spoza środowiska medycznego, żeby ją przeczytali i powiedzieli, czy im się przyda w pracy. To byli dziennikarze również, osoby, które gotują na przykład. Czasami pokazują, co gotują. Najczęściej wybieraliśmy tych, którzy gotują właściwie z punktu widzenia medycznego, lekarskiego. Ale gdziekolwiek dotykaliśmy wówczas tego obszaru medycyny stylu życia, to wszędzie ten chaos informacyjny się pojawiał. Myślę, że takim kluczowym, zresztą ciągle powtarzanym, w pewnym sensie nieporozumieniem nomenklaturowym jest coś, co nazywa się chorobami cywilizacyjnymi. My w tym środowisku, które zajmuje się medycyną stylu życia, to teraz większa grupa osób. I lekarze, i fizjoterapeuci, i dietetycy, psychologowie, studenci medycyny, ale nie tylko. Mówimy, że cywilizacja stworzyła człowiekowi szansę na to, żeby żyć dobrze, a złe wykorzystanie tego, co przyniosła, powoduje, że mamy do czynienia z chorobami zależnymi od złego stylu życia. Wobec tego jakby troszkę zastępujemy tą informację dotyczącą chorób cywilizacyjnych. Oczywiście w uproszczeniu i w pewnym skrócie myślowym to możemy się tym posługiwać, ale tak dla pełnego zrozumienia chyba to wyjaśnienie, które przedstawiłem, jest jakby właściwe i pozwala zrozumieć istotę tego, o czym mówimy, bo medycyna stylu życia to sytuacja, w której pewne zachowania prozdrowotne determinują dłuższy oczekiwany czas życia w lepszej jakości. To chyba jest istota tego, o czym mówimy i niezależnie od tego, gdzie dotykamy w sensie specjalizacji problemu, to wszędzie ten obszar powinien się pojawiać. Chociaż wiemy o tym oczywiście, że chociażby na studiach medycznych dopiero od pewnego czasu o tym mówimy. My realizujemy fakultet, mamy bardzo tak dynamicznie działające koło, pierwsze w Polsce koło medycyny stylu życia, które właśnie kolega, który jest tutaj współredaktorem tej książki, dr Daniel Ślisz, prowadzi. W czasie Rady Wydziału, posiedzenia Rady Wydziału, dziekan wręczył studentom tego koła nagrodę, taką bardzo prestiżową nagrodę, która jest związana z publikacjami, które w ostatnim czasie się pojawiły, a mieli taki ciekawy pomysł, zarówno szef koła, jak i studenci, którzy realizują różne plany, w jaki sposób pandemia wpłynęła na styl życia studentów. Mm. I to są ciekawe dane, publikowane bardzo dobrze, wysoko impaktowane. I nagroda imienia doktora Majzla, to jest nagroda Polskiej Akademii Nauk dla studentów, którzy jeszcze nie są lekarzami, czy dla tych, którzy pracują naukowo, publikują prace. Te prace są często cytowane, są przedmiotem doniesień, dyskusji. Pewnie realizują i będą realizowali tę pracę, rozszerzają ją, rozmawiają, zbadali swoich kolegów z różnych uczelni, dowiedzieli się, jak pandemia wpłynęła
mogę pewne rzeczy rozstrzygnąć. Bardzo proszę, bo jestem ciekawa. Nie najlepiej wpłynęła, nie najlepiej wpłynęła, podobnie jak na całe no, społeczeństwo, tak to szeroko należy powiedzieć. My wiemy o tym, że styl życia zmienił się, mimo że nie był najlepszy, to pandemia go zmieniła jeszcze mocniej na jeszcze gorzej. Wobec tego wyzwania, jakie stoją przed lekarzami różnych specjalności, związane z tą właśnie sytuacją, są ogromne i pewnie o tym też porozmawiamy, bo te filary medycyny stylu życia to coś więcej niż tylko tak jak cztery nogi stołu, albo cztery kolumny, które podtrzymują fasadę, tylko to jest więcej, bo możemy je oczywiście wymieniać, te kluczowe są pewnie łatwo rozpoznawalne i wielu naszych słuchaczy pewnie by wymieniło te kluczowe, chociażby takie jak właściwy model żywienia, aktywność fizyczna, dwa takie podstawowe elementy, notabene pewnie pani to wie, ale myślę, że wielu naszych słuchaczy także wie, że coś, co nazywamy dietą, miało w swoim źródłosłowiu greckim zupełnie inne znaczenie, niż to rozumiemy dziś, bo dieta, która dziś jest rozumiana jako pewien sposób żywienia, czasami akcyjne działanie, dieta na dwa tygodnie, albo na miesiąc, albo na czas chorowania, w tym właściwym rozumieniu to jest styl życia właśnie. I on obejmował przede wszystkim wśród tych no, greckich, prowadzących się dobrze ludzi, właśnie aktywność fizyczną i model żywienia. Przede wszystkim, ale także dodatkowy element. Tak słucham pana profesora z wielką ciekawością, bo to rzeczywiście jest temat rzeka. Bardzo wiele wątków tutaj jest poruszonych. Zresztą w książce znajdziecie państwo niezliczoną ilość rozdziałów, między innymi o epidemiologii, o aktywności fizycznej, odżywianiu, uzależnieniach, czy chociażby o czynnikach środowiskowych. I współtworzą tę książkę wybitni specjaliści. Przytoczę kilka nazwisk, chociażby pan profesor Jarosław Pinkas albo profesor Zbigniew Lew-Starowicz, czyli o zdrowiu seksualnym jest tam również, czy profesor Bolesław Samoliński. Powiedział pan profesor bardzo ciekawe zdanie, które sobie wynotowałam, a mianowicie medycyna dała szansę, żeby żyć dobrze. Myślę, że to każdy powinien sobie zapamiętać, słuchając naszej rozmowy i przemyśleć to, jakie szanse osobiście wykorzystujemy we własnym życiu. I przygotowując się do naszej rozmowy, przyznam, że trafiłam na bardzo ciekawy artykuł dotyczący tego, jak wygląda wsparcie pracownika w wielu różnych firmach przez jego pracodawcę w obszarze zdrowia. Oczywiście są różnego typu benefity czy udogodnienia zdrowotne, które są oferowane przez różnego rodzaju firmy, ale z badania, które wykonano w czerwcu tego roku dla Sodexo wynika, że 40% pracowników deklaruje swoje zadowolenie z takiej oferty. To dosyć mało, a 45% respondentów, które korzysta z takich świadczeń, uważa, że oferta nie została odpowiednio dopasowana do ich potrzeb. Co ciekawe, z badań przeprowadzonych wcześniej przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w miejscu pracy, okazuje się, że tylko 40% pracowników uważa, że działania prozdrowotne firmy trafiają w ich potrzeby. Przed pandemią COVID-19 60% menadżerów nie miało w ogóle rozpoznanych potrzeb zdrowotnych swoich pracowników. Myślę, że to rzuca nam bardzo ciekawe światło na wątek związany z pracą i właśnie z medycyną stylu życia, no bo w pracy bardzo dużo czasu spędzamy. Jak pan profesor by się odniósł do tych danych i w ogóle do tego problemu, jakim jest dbanie o zdrowie swojego pracownika? Oczywiście jest to bardzo ważny obszar. Pracodawca powinien dbać o zdrowie swoich pracowników, no bo to stwarza mu szansę pracy efektywnej. Zadowolenie z pracy jest jednym z kluczowych elementów emocjonalnych, które pozwalają utrzymać zdrowie. Zresztą w medycynie stylu życia mówimy także o zadowoleniu z pracy, ale mówimy także o relacjach, bo to jest kolejny filar, bardzo ważny filar medycyny stylu życia, czy budowanie właściwych relacji między ludźmi. To zdrowie emocjonalne, nie tylko seksualne, bo o tym także oczywiście w tej monografii piszemy, jest kluczowe dla pełnego zdrowia. Ale relacje, chociażby zawodowe, właściwie zbudowane są kluczem, bo spędzamy w pracy bardzo dużą część życia. Różnie dużą oczywiście, ale bardzo dużą, jeśli byśmy to statystycznie policzyli, więc
warto byłoby chyba, to jest taki niepokojący chyba wymiar tej ankiety i tego raportu, ponieważ on zakłada, że to pracodawca uznaje, że wie lepiej, czego oczekuje pracownik. Myślę, że brakuje po prostu rozmowy. To zdrowie emocjonalne, ja się tą częścią nie zajmuję przede wszystkim w życiu, ale jestem świadkiem rozmów również, a także prowadzę takie projekty edukacyjne, chociażby w których mówimy o zszywaniu medycyny, czyli łączę zainteresowania różnych obszarów. Chętnie spotykam się z psychiatrami na przykład po to, żeby porozmawiać na przykład o czymś, co nazywamy adherencją terapeutyczną, czy pacjent, który wychodzi ze szpitala po zawale serca, już doświadczył tego niebezpiecznego stanu i uratowano mu życie. Teraz, no, żeby uratować i przedłużyć zdrowie, to wielu elementów musi brać pod uwagę i na przykład utrzymanie się w terapii będzie w bardzo dużym stopniu zależało od dobrych emocji i zbudowania komunikacji między lekarzem i pacjentem. Ta relacja musi być zbudowana, bo inaczej, jeśli lekarz nie rozpozna na przykład, że on ma problemy emocjonalne, to tak naprawdę pacjent nie będzie myślał o tym, jak spowodować leczeniem, żeby nie było zakrzepice w stęcie, które zostało założone, ale będzie myślał o tym, jak sobie poradzić w życiu. W związku z tym, jeśli ma na przykład depresję, to nieleczenie depresji w takiej sytuacji spowoduje, że on nie będzie się w ogóle leczył, dlatego że nie będzie miał powodu, dla którego w jego cierpieniu takim ogólnym będzie myślał o naczyniu wieńcowym, które zostało sprawnie i zręcznie poszerzone przez znakomitego kardiologa interwencyjnego. Tych linków pomiędzy różnymi obszarami jest bardzo dużo. Wobec tego rozmawiajmy ze sobą, bo rozmowa spowoduje, że pracodawca będzie realizował takie obszary, które pracownikami są potrzebne, pracownikowi są potrzebne. Ja zawsze sobie przypominam bardzo starą sytuację, ale wówczas troszkę o tym zacząłem myśleć, kiedy chodziłem z przyjacielem na basen z naszymi wówczas jeszcze małymi dziećmi. Widziałem na torze obok pracowników, którzy dostali od pracodawców karnety na basen. Czyli no, bardzo dobry pomysł, tak, żeby po pracy pójść trochę popływać, może do sali gimnastycznej. Ale oni cały czas, jak płynęli, to w przerwach tego płynięcia rozmawiali o swoich sprawach zawodowych i motywowali się, co zrobić, żeby zwiększyć efektywność. I zakładali plany na drugi dzień, na kolejny tydzień, kolejny miesiąc. Czyli nie mieli żadnego relaksu wynikającego z tego, czy emocje były skupione wokół zawodowych funkcji ich i zawodowego środowiska. To taka może trochę anegdotyczny przykład, ale myślę, że jeśli coś robimy, to powinniśmy, jeśli wypoczywamy, to wypoczywamy, jeśli pracujemy, to pracujemy, dlatego różne wyjazdy integracyjne nie przez wszystkich są dobrze odbierane jako pewna inicjatywa pracodawców. Dlatego to jest bardzo pouczający raport i pewnie powinien dostać się w ręce tych osób, które układają pracownikom wolny czas. W książce pojawia się również takie sformułowanie, które znowu sobie wynotowałam, bo jak się okazuje, jest tutaj bardzo dużo takich zdań kluczowych, które mogą służyć za motto dla zdrowego trybu życia, a mianowicie współczesna medycyna potrzebuje pacjentów zaangażowanych. Jak ocenia pan profesor zaangażowanie pacjentów, patrząc na te dwa oddzielne, odrębne okresy, czyli przed pandemią i po pandemii? Czy tu się coś zmienia? Jeszcze nie mamy okresu po pandemii. Jesteśmy w trakcie pandemii. Ciągle musimy sobie o tym przypominać. Mamy pacjentów. Ja przyjechałem tu z kliniki, gdzie kolejnych pacjentów, którzy mają dodatnie testy i w różnych zresztą obszarach trafiają do szpitala z różnych powodów, także przed pandemią i w czasie pandemii. To bardzo trudne pytanie, prawdę mówiąc, bo chcielibyśmy, żeby pacjenci byli bardzo mocno zaangażowani. Nie mamy chyba jeszcze do końca danych, które by opisywały zmianę zaangażowania w proces terapii. Wiemy o tym, że bardzo wielu pacjentów, zwłaszcza w tym obszarze medycyny stylu życia, która jest w zasadzie medycyną prewencyjną w dużym stopniu, czyli zapobiegawczą, jest mnóstwo do zrobienia. Dlatego, że bardzo wiele osób, kiedy nie ma tego natychmiastowego efektu kary, a należy coś zmienić w swoim życiu, nawyk bardzo ważny, długotrwający, bardzo sobie trudno i słabo z tym radzi. W związku z tym ta pandemia troszkę zmieniła te nawyki, bo to wynikało trochę z konieczności. Pewne emocje, które towarzyszyły pandemii, czy strata, którą ponosili ludzie. Strata zawodowa, emocjonalna, rodzinna,
niewychodzenie z domu było dla bardzo wielu osób no, zupełnie dramatycznym przeżyciem. Ale tu w medycynie stylu życia budujemy jakby informację odpowiedzialną, która powinna pokazać zagrożenia. I tutaj są różne oczywiście narzędzia, bo ludzie są po prostu różni. Mówię, teraz niedawno miałem taki godzinny webinar i rozmowę z kolegą, który jest świetnym psychiatrą, który pokazywał, że bez rozpoznania w gabinecie lekarskim i osobowości, oczywiście w pewnym uproszczeniu, bo osobowość jest złożonym zjawiskiem, ale osobowości pacjenta powoduje, że będziemy używali takich samych narzędzi dla różnych osób i one dla niektórych będą skuteczne, dla niektórych zupełnie nie. I bez tego rozpoznania, bez motywacji, jedni będą bali się czegoś i tutaj lekkie, że tak powiem, postraszenie w cudzysłowie, bo to nie jest ważne narzędzie w rękach lekarza, spowoduje, że człowiek będzie, że pacjent będzie, czy potencjalny pacjent przestrzegał i coś zmieni. Dla innego motywujące będzie zmiana korzystna, pozytywna. Jeśli pani przestanie palić, to po jakimś czasie będzie pani czuć smaki, bo jedzenie jest ważnym obszarem pana w życiu, tak? Bo smaki inaczej się czuje i w związku z tym jakby to może być motywujące, bo oczywiście nie podkreślaliśmy, że jednym z elementów tego zdrowego stylu życia jest niepalenie tytoniu i to jest oczywiste i to, dlatego mi się wydaje tak oczywiste, że mniej o tym mówię, ale to jest jasne, więc i przed pandemią, i w czasie pandemii, i po niej, bo mam nadzieję, że kiedyś się skończy, chodzi o to, żeby zbudować taką przestrzeń do rozmowy, do dyskusji z pacjentem, żeby go motywować, znaleźć jego motywację. I czasem bardzo niewiele czasu na to potrzeba w gabinecie lekarskim. Jeśli mamy czas, to mogę przytoczyć dwa krótkie bardzo scenariusze. Proszę. Pamiętam taką historię, kiedy pracowaliśmy właśnie po to, żeby pokazać lekarzom rodzinnym, że właściwa motywacja spowoduje, że terapia, to dotyczyło terapii, nie stylu życia, czyli tu przytoczę taki przykład, który mówił o wyborze leku obniżającego ciśnienie i takie scenki nawet przedstawialiśmy, lekarze rodzinni brali w tym udział. Aktorzy, którzy grali pacjentów, rozmawiali ze mną i z innymi kolegami, krótko bardzo. I ja miałem dwa takie scenariusze, był 67-letni pan Tadeusz, który był emerytowanym księgowym, ale który dorabiał troszkę na emeryturze i powiedziałem, panie Tadeuszu, pan jak będzie brał ten lek, to w badaniach klinicznych pokazał, że o 30% on zmniejsza ryzyko zawału, 27% ryzyko udaru i 23% poprawia rokowanie co do przeżycia. Pan pracuje z liczbami, to dla pana jest jasne, niech pan sobie to wyobrazi. Ten komunikat trwał poniżej minuty, jak teraz powiedziałem. I pani Genovefa, która miała dokładnie tyle samo lat, ta była kiedyś urzędniczką w urzędzie miejskim, teraz była na emeryturze, zajmowała się wnukami. Powiedziałem, pani Genovefo, lek, który pani weźmie, spowoduje, że pani będzie miała więcej siły, żeby pracować z wnuczkami. Pani krzykuje im znakomitą Charlotte, którą uwielbiają, chodzi na spacery, odbiera je z przedszkola. Niech pani sobie wyobrazi, co będzie, jeśli choroba, którą pani rozpoznamy, nie będzie leczona, nie będzie pani miała siły, żeby się nimi zajmować. To jest takie proste bardzo scenariusze i tych scenariuszy może być więcej, ale on się mi bardzo podobał i często się powołuje i próbuje rozpoznawać takie motywacje, bo wtedy jesteśmy skuteczniejsi. To samo może dotyczyć stylu życia. Tych scenariuszy musimy zbudować więcej. Odwołuje się pan profesor jednym słowem do czyichś emocji, potrzeb i pragnień, rozmawiając w ten sposób z pacjentami, ale żeby je poznać, trzeba mieć czas na rozmowę z pacjentem. Czy dzisiaj jest w ogóle czas na to, żeby rozmawiać z pacjentem w taki sposób, żeby go dobrze poznać, żeby sprawdzić, w jakich obszarach może mieć problemy lub ma problemy i jak zbudować właśnie taką skuteczną motywację? Ludzie, którzy zajmują się, biorę czasem udział w warsztatach, spotkaniach, w których koledzy, którzy się znają na komunikacji, informują mnie także, ale także kolegów innych o wybiegach, które stosujemy po to, żeby czegoś nie zrobić. Jednym z takich wybiegów jest brak czasu właśnie. Oczywiście, że mamy mało czasu, natomiast to jest argument po ich stronie, zawsze o tym mówią, żeby go dobrze wykorzystać. Jak się ma dużo czasu, to nie ma problemu. To możemy sobie pozwolić na opowieści różnego rodzaju. Jak mamy mało czasu, to taki komunikat, który przed chwileczką powiedziałem, w ciągu poniżej 60 sekund każdy do pacjenta będzie motywujący. Wcześniej oczywiście musimy wiedzieć, jaki jest zawód, czym się zajmuje człowiek, ale to jest klasyka wywiadu lekarskiego, trzeba to po prostu wiedzieć. W związku z tym nie szukajmy jakby wybiegów, tylko
budujmy tą relację, bo ona spowoduje, że będziemy mieli później więcej czasu dla pacjenta, bo pewne oczywiste sprawy nie będą musiały być komunikowane. Ja myślę, że w czasie pandemii i w czasie rozwoju medycyny, który wynika z tego, że nauczyliśmy się nowej choroby, musieliśmy to zrobić, emocje, jakie temu towarzyszyły, były ogromne, ale osiągnięto no, znakomity efekt, czyli szczepienie. Myślę, że szczepienia są jednym z filarów medycyny stylu życia, bo to jest klasyka profilaktyki. W związku z tym medycyna stylu życia zajmuje się także terapią behawioralną osób, które miały zawał, udar, mają nadciśnienie, otyłość, która jest jednym z głównych problemów współczesnego świata i musimy o tym chwilę porozmawiać. To niekorzystanie ze szczepienia jest po prostu... No, dla mnie jest kompletnie niezrozumiałe. Muszę szczerze powiedzieć, że argumentacja osób, które próbują znaleźć jakieś argumenty na to, żeby się nie zaszczepić, jest dla mnie tak zupełnie niezrozumiała i absurdalna, że nie jestem w stanie emocjonalnie się z tym zgodzić. I oczywiście całe, no, gdybyśmy ranking osiągnięć medycznych ostatnich 100 lat ułożyli, to bez wątpienia na tym podium są także procedury związane ze szczepieniem. Nie tylko oczywiście w przebiegu, czy zapobiegające COVID, czy zmniejszające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID. Żyjemy w bardzo, w tym sensie, czasach związanych z wieloma zagrożeniami. One dotyczą dorosłych osób, ale dotyczą dzieci, młodzieży, młodych dorosłych. Ten raport, o którym pani mówiła, pokazuje, że może intencja jest dobra. Chodzi o to, żeby ludzie zgromadzić gdzieś, żeby ze sobą zaczęli rozmawiać, a nie komunikowali się SMS-ami. Dzisiaj budowanie relacji jest elementem stylu życia, poprawia bardzo wiele obszarów, a dzisiaj nie mamy czasu, albo znowu mamy wybieg, że nie mamy czasu, żeby się z kimś spotkać. A ludzie wiedzą o sobie tyle, ile napiszą w mediach społecznościowych. To dla mnie też jest niepokojący bardzo sygnał, ponieważ jak pamiętam swoje wcześniejsze lata, chociażby zupełnie młode, a później studenckie czy postudenckie, to z osobami, które byłem zaprzyjaźniony, widziałem wszystko, bo rozmawialiśmy ze sobą. Dzisiaj oni wiedzą o sobie tyle, ile powiedzą, opisując siebie. Niekoniecznie jest to prawda. Mówił pan profesor o dwóch przykładach, jak rozmawiać z dorosłymi, dojrzałymi pacjentami, a ja się zastanawiam, jak rozmawiać właśnie z młodymi dorosłymi, też w kontekście tego, jak wygląda dzisiaj nasz kapitał zdrowotny, nasze kompetencje zdrowotne. W książce pojawia się określenie tego pokolenia młodego, screen teenagersi, czyli osoby, które głównie są skoncentrowane na ekranie komputerów czy telefonów. Osobowość niepewna, niedecyzyjna, niezdecydowana to tylko część terminów, które pojawiły się do opisu pokolenia screen teenagersów, czytamy. I to właśnie mnie zastanawia, jeśli chodzi o te pokolenie, jak motywować takie osoby do tego, żeby prowadziły zdrowy tryb życia? Myślę, że to jest takie pytanie, które wymagałoby panelu dyskusyjnego, tak? W tym panelu musieliby być ludzie, którzy zajmują się emocjami, przede wszystkim komunikacją, psychologowie, psychiatrzy. Oczywiście ja mam swoje przemyślenie na ten temat, bo trzeba rozmawiać o przyszłości, to jest nie takiej najbliższej, tylko myśleć o tym, co będzie dalej, bo rozpoczynając rozmowę, jeszcze nie padło to sformułowanie, nie wiem, kiedy je pierwszy raz usłyszałem, ale bardzo mi się podobało, czasem tego używam, jak ktoś wypomina innym wiek, że młodość jest wadą, w której się wyrasta szybko, więc trzeba o tym pamiętać i my widzimy po prostu i myślę, że lekarze mają narzędzia, które pokazują pacjentom, że niewłaściwy sposób życia, że życie w złym stylu, bo mówię medycyna stylu życia, to jest życie w dobrym stylu, powoduje, że w takiej przyszłości, która dla tych osób 20-paroletnich wydaje się no, kompletnie odległa, jakaś niejasna zupełnie, ale nie sądzą, że zawsze będą zdrowi, młodzi i sprawni. Mogą palić, mogą niewłaściwie się odżywiać, mogą się nie wysypiać, bo sen, właściwy sen, dobra jakość snu jest elementem, który jest związany z dłuższym oczekiwanym czasem życia w lepszej jakości. Deprywacja snu, zaburzenia funkcji snu są związane z większym ryzykiem bardzo wielu procesów. Cukrzycy, otyłości, chorób sercowo-naczyniowych, udarów, arytmii, w tym także letalnych, śmiertelnych arytmii. Wiele bardzo niekorzystnych rzeczy związane jest z niewłaściwą jakością snu.
Podcast Lekarza Praktyka. Przy stylu życia, no mniej mówiliśmy o aktywności fizycznej, ale rozumiem, że nasi słuchacze doskonale to wiedzą, że wszystkie wytyczne, są takie raporty, które mówią o aktywności fizycznej, miareczkują tą aktywność, wskazują, jaka ilość wysiłku fizycznego jest prewencyjna albo terapeutyczna i są raporty zarówno europejskich towarzystw kardiologicznego również, jak i amerykańskie wielkie raporty czy Światowej Organizacji Zdrowia, które pokazują, że nie ma żadnego obszaru medycznego, w którym aktywność fizyczna może nie być rekomendowana, że nie powinna być rekomendowana jako działanie prewencyjne i terapeutyczne. Nawet może to złe słowo, ale również w psychiatrii, znowu się powołuje na to, że w psychologii osoby zarówno młode i dzieci, które się ruszają, lepiej się uczą, a osoby w średnim wieku i starsze, nie chcę definiować, co to znaczy, ale mają spowolnienie dysfunkcji poznawczych, czyli proces otępienny, który niestety dotyczy bardzo wielu osób, czy każdego nawet na pewnym etapie, spowalnia się wówczas, kiedy jesteśmy aktywni fizycznie. Tutaj ogromną rolę na przykład uniwersytety trzeciego wieku spełniają. Ja na przykład nigdy, znowu rozmawiałem kilka dni temu z kolegą, który jest lekarzem już emerytowanym, który prowadzi taki uniwersytet i zaprosił mnie na wykład. Nigdy nie odmawiam takiego wykładu, bo uznaję, że to jest wyróżnienie, że mogę z osobami, które mają 60, no 60 parę, czasem 80 czy 90 lat, skorzystać z tego, co mogę do nich powiedzieć. Często na przykład zresztą rekrutowaliśmy do takich dwóch dużych projektów, które u nas były realizowane, osoby, które miały ćwiczenia z kijami, Nordic Walking. I zrobiliśmy dwie prace doktorskie z tego, pokazując efekty kliniczne, kardiologiczne, biologiczne, u osób się aktywizowały w ten prosty sposób, więc ruch jest lekiem, to Wojciech Oczko mówił, to ruch jest w stanie zastąpić wszystkie leki razem wzięte, ale wszystkie leki razem nie są w stanie zastąpić ruchu. Tak, tutaj zresztą też mam wynotowane to zdanie jako kolejne. No właśnie, panie profesorze, mówimy o ruchu, który jest niezmiernie ważny, a pan profesor jest propagatorem aktywności fizycznej. A skoro mówimy o ruchu, to powiedzmy teraz o otyłości, bo z jednej strony mamy taką tendencję, tak mi się wydaje, w mediach chociażby, która się upowszechnia, do tego, żeby być sprawnym bez względu na wszystko, nawet do granic możliwości, wyżyłowanym wręcz, bym powiedziała. A z drugiej strony narasta w Polsce liczba osób z nadwagą i otyłością. Tak, otyłość moim zdaniem, nie tylko moim, bo myślę, że to jest powszechna opinia osób zajmujących się chorobami metabolicznymi, ale medycyną w ogóle, już teraz jest, a na pewno za chwilę będzie, głównym problemem medycznym współczesnej medycyny w ogóle. To nie mam wątpliwości, że mogę tak powiedzieć, bo niezależnie od tego, czy będziemy internistami, kardiologami, lekarzami rodzinnymi, diabetologami, endokrynologami, chirurgami, pediatrami, neonatologami, ginekologami, to wszędzie pacjenci otyli, pacjentki otyłe będą stanowiły problem. Otyłość jest chorobą, a nie defektem estetycznym, który wiąże się z ponad 200 różnymi powikłaniami z różnych układów i narządów. Ja mam tę przyjemność, że pracuję także w Polskim Towarzystwie Leczenia Otyłości. W zarządzie mieliśmy kilka dni temu spotkanie i rysowaliśmy taką przestrzeń na aktywność dydaktyczną, edukacyjną, naukową na 2023 rok. Będziemy o tym sporo mówili, bo włączamy nowe środowiska, chociażby pediatrów, dlatego że polskie dzieci tyją bardzo szybko, najszybciej w Europie, zwłaszcza małe dzieci i później nastoletnie. Dowiedziałem się też na spotkaniu w kardiologii prewencyjnej w Krakowie niedawno, że jest takie wahnięcie w dół, czyli w okresie około pokwitaniowym część dzieciaków, zwłaszcza dziewczynek, troszkę chudnie, a później znowu tyje intensywnie, ale tylko taki zahamowany na krótko proces jest. Otyłość tymczasem jest związana z różnymi procesami, oczywiście biologicznymi i pewnymi uwarunkowaniami, jest chorobą, wobec tego będzie wymagała leczenia, do tego się zresztą odniosę, jakie są postawy, że tak powiem, wśród osób, które piszą na temat otyłości, nie zawsze właściwe. Ale jak pani przywołała tą aktywność, to kiedy rozmawiamy o otyłości, takim spektakularnym, wykładowym manewrem jest pokazanie dwóch krótkich filmików, jednego z plaży lat 70., chociażby z Sopotu, i drugiego z ubiegłego roku, z plaży tej samej, zresztą blisko Molo, 50 lat później, czy 40 lat później. Ta plaża wtedy była aktywna, była dynamiczna, była ruchoma
jak taki film z szybkich klatek się pojawiały. Chude najczęściej dzieci biegały, grały w piłkę, w kometkę, tak to się nazywało wówczas. Mhm. Dzisiaj nie ma gdzie grać, bo są zamknięte przestrzenie parawanami. W tych zamkniętych przestrzeniach siedzą ludzie, którzy ważą o ileś kilogramów więcej, i dzieci, i młodzież, i dorośli, w jednej ręce trzymają telefon, a w drugiej fast food. Mm-hmm. To jest kompletnie inny świat. Minęło 40-50 lat i średnia masa ciała zmieniła się w sposób istotny. Mamy ogromny problem. I to brak aktywności fizycznej to jedno. I ten drugi definiujący ryzyko to jest nieprawidłowe żywienie, które wynika głównie z ilości i jakości, czyli cukry proste, wysoko przetworzona żywność, tłusta i słodka, która daje taką szybką przyjemność. Mhm. W związku z tym, no, w stylu życia oczywiście alkoholu, dzisiaj nie wiem, czy będziemy mieli czas, żeby porozmawiać, to jest temat bardzo kontrowersyjny w wielu obszarach oczywiście, ale przy jedzeniu, przy żywieniu, które jest nieprawidłowo skonstruowane, mimo że mamy narzędzia, które pokazują, co należy zrobić, i aktywność fizyczna także powoduje, że ilość pacjentów z otyłością jest coraz większa. Sen chociażby też, no, wspominałem o tym wcześniej, bezsenna noc, czyli zła jakość snu, powoduje, że następnego dnia człowiek zjada około 500 kilokalorii więcej. To wynika z tego, że dla organizmu nieprzespana lub źle przespana noc jest alarmem. Jest takim sygnałem, który uruchamia różne osie biologiczne, oś inkretynową, ale oś w centralnym układzie nerwowym, że jest alarm. Coś się wydarzyło. Jest walka, tak? Trzeba przygotować się na nią i zwiększa się apetyt. Obniża się uczucie sytości i średnio są badania na to bardzo dobrze pokazywane. No, jeśli jest takich nocy 8 w miesiącu, lekarze mogą mieć takie 8 nieprzespanych nocy, jeśli nie będą kontrolowali tego kolejnego dnia, to po 2 miesiącach mają kilogram więcej. No to też jest argument, na pewno trafi do przynajmniej znanych mi kilku pań i do mnie także. Więc planuję się dzisiaj wyspać. Czytając książkę, padło kolejne zdanie, które sobie wynotowałam, a mianowicie choroby przewlekłe stanowią istotne obciążenie społeczne i ekonomiczne. Jednocześnie odpowiadają za około 85% ogółu zgonów. Dlatego zapytam teraz tak przewrotnie. Co jest do zrobienia w medycynie stylu życia? Przede wszystkim musimy zbudować taki komunikacyjny, dobry warsztat. Ja się cieszę, że o tym rozmawiamy, bo on może być jakimś jednym z elementów tej układanki ogromnej, bo nie mamy złudzeń, jako osoby, które zajmują się tą częścią, że to jest proces. To nie jest akcyjne działanie. Nasza rozmowa oczywiście jest ważnym elementem tej układanki, a takich rozmów musi być wiele. Przy każdej okazji, przy kongresach kardiologicznych, diabetologicznych, chirurgicznych, naczyniowych, trzeba o tym rozmawiać, o prewencji. Więc do zrobienia jest dużo. Trzeba nauczyć młode pokolenie, chociażby powoływanie się przeze mnie na to, że studenci medycyny przecież, tak, którzy powinni być w awangardzie tej komunikacyjnej, powinni to wiedzieć, i ten kaganek, zamyśliłem się, bo mi się przypomniało, że ten kaganek trzeba nieść we właściwy sposób, opierając się o evidence, o badania naukowe. Tu w tej książce, to pewnie też pani wie, pisaliśmy także o ryzykach związanych z medycyną stylu życia i komunikacją, bo wielu przeciwników mamy w przestrzeni, prawda, tej publicznej, która zupełnie inaczej komunikuje niż osoby przygotowane, niż lekarze, więc trzeba zbudować edukację wokół tego, zdać sobie sprawę, że dobry styl życia przekłada się w krótkiej perspektywie na niektóre procesy ważne, ale że tak naprawdę efekty są w długiej perspektywie. Czyli żeby zmotywować kogoś, żeby był aktywny fizycznie, właściwie się odżywiał, miał należną masę ciała, nie palił, ma 20 parę lat, to on nie może się spodziewać efektu tego działania za 5 lat, tak? Mhm. To się przekłada na jego długie życie w dobrej jakości, czy w dobrym stylu za kilkadziesiąt lat. W związku z tym oczywiście różnie komunikuję, bo są osoby, które mają rozpoznaną chorobę, mają problem związany z otyłością. Znowu przypominam o tym, mieliśmy nie tak dawno hospitalizowaną 30-latkę z taką ekstremalną otyłością zagrażającą życiu, z bardzo dużym problemem związanym z zakrzepicą, zatorowością, bo to jest jeden z czynników ryzyka zatorowego. I rozmowa z nią była niezwykle trudna. Ona już miała incydent sercowo-naczyniowy, który był zagrożeniem życia. Udało się
pomóc jej w sposób bardzo precyzyjny, perfekcyjny. Wychodziła absolutnie zdrowa, bez żadnych śladów, ale zmotywowanie jej do tego, żeby teraz wzięła się za siebie, w cudzysłowie, czyli zaczęła się leczyć. Bo to jest też takie uproszczenie i myślę, że a propos otyłości, o której dużo mówimy, sporo w komunikacji jest rzeczy do zrobienia, ponieważ są dwie skrajne, niewłaściwe obie, moim zdaniem, postawy. Bo trzeba powiedzieć, tak jak przykład tej młodej dziewczyny mogę podać, że to jest choroba, która jest związana z wysokim ryzykiem powikłań różnych. Ona doświadczyła jednego z nich i wymaga terapii. Terapia otyłości to jest terapia, która zawiera w sobie wszystkie elementy medycyny stylu życia, które będzie związane z wyodrębnieniem zespołu terapeutycznego. Psychologa, bo być może to spowodowało, że ona otyła. Fizjoterapeuty, której program treningowy ułoży odpowiedni dla niej. Dietetyka, lekarza różnej specjalności. Za chwilę diabetologa, jeśli będzie miała cukrzycę. Nie ma jeszcze obezitologów, tych zajmujących się otyłością. Być może będą. Ale cała ta grupa, która pielęgniarka się nią zajmowała, farmaceuci, którzy za chwileczkę wchodzą w ogromnej, dynamicznej procedurze opieki farmaceutycznej, gdzie będą mieli bardzo duże kompetencje i odpowiedzialność, moim zdaniem, za to, co będą robić, bo leczenie otyłości to wszystkie te elementy, plus farmakoterapia w właściwy sposób dobrana. Wobec tego jakby ta rozmowa na ten temat będzie konieczna. Ale te dwie postawy, o których zacząłem, to jedna z nich, która mówi, stygmatyzujemy osoby otyłe, jesteś sobie winna. To jest twoja wina, radź sobie sama. I z drugiej strony postawa, która mówi body positive, tak? Tak. Taka jestem, taki jestem, nic z tym nie będę robiła, muszę zaakceptować swoje ciało i was namawiam tak, żebyście to zrobili. Was to znaczy swoje otoczenie, środowisko, lekarze. Jak zachoruję, to mnie będziecie leczyć. Obie te postawy są niewłaściwe, gdzieś kompromis trzeba ustalić, bo no, analogicznie można powiedzieć, że ktoś palił całe życie i ma raka płuca, jest sobie winien i sobie radź. Mamy dla niego jednak ofertę. I rozwój onkologii powoduje, że osoby, które z powodu uzależnienia, ten czynnik ryzyka jest bardzo mocny, zachorowały na chorobę nowotworową, dostają nowoczesną terapię, która bardzo u niektórych w skuteczny sposób poprawia ich rokowanie, przedłuża im życie i poprawia też jego jakość. W związku z tym nie mówimy radź sobie sam, albo mówimy nie będziemy cię leczyć, prawda? Akceptujemy to. Więc gdzieś w przypadku przewlekłej choroby, jaką jest otyłość, musimy też wypracować taką postawę, czy wypracować, to musimy to... To jest dla mnie już oczywiste, ale widzę sporą przestrzeń do poprawy także w swoim środowisku, żeby mówić o tym, że otyłość jest chorobą, to wymaga terapii. Rozpoznajemy ją często przewlekłej i bardzo trudnej. Czy dobrze zrozumiałam wypowiedź pana profesora, że medycyna stylu życia ma swoich przeciwników, że są osoby, które źle taką informację na temat medycyny stylu życia przekazują dalej? Może w uproszczeniu to powiedziałem, ale ja nie mówię o środowisku własnym, tylko mówię o tym, że przeciwników lekarzy w różnych obszarach jest bardzo wielu, no chociażby w szczepieniach, tak? No mamy ruchy antyszczepionkowe, okropne ruchy, prawda, które szkodzą przecież nie tym, które je promują, tylko osobom, które w sposób podatny słuchają tego. Jeśli ktoś mówi o tym, że cholesterol jest podwyższone stężenie cholesterolu LDL, dzisiaj o tym mniej mówimy, chociaż to też jest jakaś część mojej, mojej codziennej pracy i modyfikować można zarówno stylem życia, jak i znakomitymi lekami. Gdzieś pojawia się w przestrzeni internetowej, elektronicznej, mógłbym nazwiska wymieniać osób, które szkodzą pacjentom i lekarzom, albo gazety, które na przykład widziałem ostatnio, jest taki cały tytuł, czego ci lekarz nie powie. To jest taki no, policzek w stronę środowiska. Uważam, że to jest zaskarżalne, bo to jest rodzaj jednak obraźliwego komunikatu, bo lekarz, kiedy prowadzi pacjenta, mówi mu o wszystkich elementach, bo to jest zasadniczy element naszej pracy po to, żeby zmotywować pacjenta. I tam jest napisane na okładce, masz wysoki cholesterol, to dobrze, będziesz żył długo.
cholesterolowe kłamstwa zostały zdemaskowane. I w związku z tym mówię o takich przeciwnikach, którzy za chwileczkę powiedzą, masz parę kilogramów więcej, to dobrze, bo to pozwala ci cieszyć się lepiej życiem. Cukier w porządku, cukry proste, słodkie, będziemy osładzać twoje życie. Więc mówię o takich przeciwnikach, takich komunikatach, które się ożywiły w czasie pandemii. Pamiętamy te zupełnie idiotyczne historie i postulaty, żeby leżeć perhydrolem koronawirusa, to się przecież pojawia. Nie powołując się na nazwisko, mówię czasami, wykładając to z kolegami, kardiologami interwencyjnymi, że mają swojego konkurenta, który, można znaleźć to, jak się wpisze przeglądarkę, jak leczyć zawał. Masz zawał, bierzesz pensetę, masujesz sobie kawałeczek skóry między nosem a wargą i po zawale. Ten komunikat w 50 sekundach jest filmikiem, który mogą pacjenci obejrzeć. W związku z tym to są przeciwnicy. Podcast Lekarza Praktyka. Cały czas jestem swoją uważnością przy wątku związanym z tym, jak wygląda nasze zdrowie, w cudzysłów to biorę, po pandemii, albo w wyniku tego, jakie szkody nam wyrządziła pandemia. I przyznam szczerze, że najczęstszą rzeczą, na którą narzekają moi bliscy i znajomi, jest przewlekłe zmęczenie. Gdzie się człowiek nie obróci, tam słyszy o zmęczeniu. Zazwyczaj było tak, że nie traktowano zmęczenia poważnie, że jeśli ktoś mówił o tym, że odczuwa takie przewlekłe zmęczenie, to radzi mu się na przykład, no, pójść na spacer i powinno ci przejść, albo się właśnie raz dobrze wyspać. Czy pan profesor też widzi, że przewlekłe zmęczenie, że ten zespół przewlekłego zmęczenia teraz po prostu jak ta kula śnieżna rozpędza się i robi się coraz poważniejszym problemem? W niektórych środowiskach tak, oczywiście, no bo ludzie pracują więcej. I drugim niebezpieczeństwem jest coś, co się pojawia, trzeba umieć wypoczywać. To, o czym jako pewien przykład rozpoczęliśmy od tego rozmowę, że jednak ludzie wybierali sposób, w jaki wypoczywają, tak? Przewlekłe zmęczenie będzie w oczywisty sposób wpisane w nadmiarową część pewnych obszarów w życiu, czyli pracy bez umiejętności odpoczywania, bez umiejętności budowania relacji. Sposób odpoczywania przecież bywa bardzo różny i pani to wie, i ja to wiem, że każdy naszych znajomych, bliskich, w środowisku odpoczywa lepiej w różny sposób, tak? Jedni będą się wspinać, inni pływać, inni czytać książki po prostu, dyskutować kwestie ważne. Ktoś będzie oglądał, teraz nie mam oglądania, w trakcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej rozmawiamy, więc pewnie to jest jakiś element wypoczynku, chociaż też jako ciekawostka, może to warto sprzedawać takie informacje przy okazji, w czasie takich zawodów sportowych intensywność ilości ostrych zespołów wieńcowych jest większa, zwłaszcza wówczas, kiedy kibicuje się ukochanej drużynie, i takie dowody z Mistrzostw Świata już dawno temu, z Niemiec, z 2006 roku były pokazywane, kiedy ilość ostrych zespołów wieńcowych w czasie, kiedy ta drużyna grała w regionie, gdzie nie tylko na stadionie, ale no, wśród tych, którzy oglądali, była większa. To emocje, aktywność układu współczulnego, przyspieszanie rytmu, wzrost ciśnienia, niezadbanie o pewne rzeczy, nawodnienie, więc zakrzepice, ryzyko większe. Wiele mechanizmów to determinuje, ale jest taki sygnał. Lepiej, krótko mówiąc, się samemu ruszać, niż oglądać mecz. No właśnie, jakbym miała być karykaturzystą, to chyba w kontekście mistrzostw w piłce nożnej i zdrowia narysowałabym taki obrazek, gdzie jest telewizor, odbywa się mecz, który jest transmitowany, a na kanapie siedzi na przykład mężczyzna, który ma nadwagę, pije piwo i je pizzę. No killer to, sofa. Tak, killer sofa, bardzo ładne sformułowanie. No to jest tutaj rzeczywiście jakiś społeczny paradoks. Tak, to prawda, że wiele procesów biologicznych ma kształt litery U. Czyli zarówno, jeśli sobie wyobrazimy, narysujemy taki łuk, to najmniejsze ryzyko jest przy zdefiniowanej ilości, na przykład ruchu. Czyli zarówno wtedy, kiedy jest całkowity bezruch, jak i nadmiar ruchu, na przykład u sportowców wyczynowych, ja się tym trochę zajmowałem, ryzyko skrócenia czasu trwania życia i licznych różnych powikłań jest większe. Czyli no, złoty środek. Starożytni o tym mówili, żeby zbudować gdzieś jakiś złoty środek. I z aktywnością fizyczną też tak jest.
A ulubiona dyscyplina sportu pana profesora? Ale do oglądania czy do uprawiania? Do uprawiania, przecież nie do oglądania. Znaczy oglądam teraz mistrzostwa, oglądam siatkówkę, oglądam dobry sport, to tak bym powiedział. I niezależnie od tego, oczywiście jestem kibicem polskich drużyn i polskich zawodników, którzy osiągają różne sukcesy. A sam jeżdżę na rowerze stacjonarnym, bo to jest taki troszkę wybieg, bo jak jeździłem też na rowerze, oczywiście na zewnątrz, ale to zawsze człowiek szuka wybiegu, że jest za zimno, za ślisko, za mokro, pada deszcz, a jak mam treningowy rower w domu, to już takich wybiegów nie ma. Staram się coś przy tym jeszcze robić, oglądam czasem jakiś interesujący serial albo zawody sportowe i wówczas staram się przejeżdżać około 25-30 kilometrów. Taki trening trwa mniej więcej od 60 do 75 minut. Więc to jest nawet trochę więcej niż zalecana, 150-minutowa intensywność, umiarkowana, bo ja przekraczam umiarkowaną, czy ona jest intensywniejsza, a rekomenduje się 75 minut tygodniowo jako element prewencyjny, ale można to podwoić, czy do 150 intensywnego, albo 300 minut umiarkowanego tygodniowo wysiłku, ma bardzo ważne działanie prewencyjne w kardiologii, ale także w onkologii, w związku z tym, że niektóre choroby nowotworowe są zależne na przykład od nadmiaru tkanki tłuszczowej, więc rzeczywiście, jeśli się dba o to. W ostatnich tam, powiedzmy, mogę powiedzieć, może za dużo mówię o sobie, bo to chyba niepotrzebne zupełnie, ale... Ale to jest bardzo ciekawe. Ale to jest około między 4,5 a 6 tysięcy kilometrów rocznie. Ruch jest modny, tak? Czyli ludzie się ruszają i trzeba zmotywować i dzieci, i ludzi do tego, żeby się ruszali więcej, bo to jest najlepszy lek. Najlepszy lek, to prawda. Zresztą w książce możecie państwo znaleźć bardzo dużo szczegółowych informacji na temat aktywności fizycznej, na przykład na temat czasu, jaki należy poświęcić na taką bezpieczną, zdrową aktywność fizyczną. W książce również pojawiają się informacje na temat uzależnień. Statystyki przeróżne podają, że uzależnienia właśnie po tym doświadczeniu pandemii COVID-19 znacząco wzrosły. Uzależnienie od alkoholu, od nikotyny, a to również jest olbrzymi problem, jeśli chodzi o medycynę stylu życia. To prawda. Były dane, które pokazywały się zarówno w pierwszym, jak i drugim roku pandemii, które pokazywały zwiększenie uzależnienia od nikotyny, czyli tam wahają się te statystyki. Teraz powstają zresztą różne raporty. Ja brałem ostatnio udział w powstawaniu takiego dokumentu, który być może kiedyś będzie także przedmiotem rozmowy. No, głównie psychiatrzy się tym zajmowali. Spoza środowiska psychiatrów tylko kilka osób brało udział w powstawaniu tego dokumentu, co się nazywa dokumentem o redukcji szkód u pacjentów psychiatrycznych, którzy są częściej uzależnieni od nikotyny, ale tam są rozwiązania, które dają ten harm reduction poprzez inne rozwiązania. To trudny temat, szeroki, nie chcę o tym mówić, ale populacyjnie więcej osób paliło, populacyjnie więcej osób piło alkohol. Wiadomo, to zresztą obserwowano przed pandemią, są dane, które mówią o tym, że wprowadzenie małych pojemności alkoholu zwiększyło spożycie alkoholu. Z punktu widzenia medycyny stylu życia jednym z elementów jest ograniczenie. Oczywiście można byłoby sobie ortodoksyjnie powiedzieć, że najlepiej byłoby nie pić, ale no stąpamy po ziemi, to jest nierealne zalecenie. W różne style życia i diety, które są związane z innym obszarem geograficznym, picie wina jest wpisane w tradycję pewną. Nikt nie będzie miał ambicji, żeby zakazać tym osobom picia wina do posiłku, ale pewien rozsądek i umiar oczywiście trzeba promować, aczkolwiek z punktu widzenia takiej statystyki picie alkoholu jest nieuzasadnione fizjologicznie, po pierwsze. Alkoholu jako związku, bo mówimy o mocnych, słabych alkoholach, o winie, mocnych trunkach czy piwie. I no, były przerażające dane, ja też to powtarzam za kolegami, którzy tam się głównie zajmują. 3 miliony opakowań dziennie sprzedawanych w tych małych buteleczkach alkoholu mocnego. To tak sobie można wyobrazić, to jest miliard rocznie. Olbrzymia ilość. Na zakończenie naszej rozmowy chciałabym zapytać, czy my jako społeczeństwo umiemy w medycynę stylu życia, czy nie umiemy? Czy umiemy się zaangażować? No myślę, że tak, bo to jest, powiem tak, myślę, że oczywiście może trochę zaprzeczę kilku tezom, które wspólnie postawiliśmy i przedyskutowaliśmy, że ta medycyna stylu życia może być intuicyjnie postrzegane jako coś oczywistego. Krótko mówiąc, każdy pewnie, znowu upraszczam, każdy pewnie wie, że i czuje to, że lepiej być szczupłym, nie palić tytoniu,
być aktywnym fizycznie, bo to poprawia nastrój, o tym jeszcze mniej mówiliśmy, bo są naturalne endorfiny i jak się zaczyna trenować, pani mnie pytała o moje doświadczenia, nie zawsze byłem aktywny, ale na pewnym etapie jest tak, że jest taka potrzeba, żeby to zrobić, bo człowiek czuje się po prostu zadowolony po tym, że jedzenie, które jest oczywiście przyjemnością, to jest największa i bardzo trudna przestrzeń do zagospodarowania, bo trzeba uwierzyć w to, że jedzenie, które może sprzyjać sercu, zdrowiu szerzej, może być też smaczne. Trzeba i tu bardzo ważna rola dietetyków, którzy są coraz lepiej przygotowani, chociaż to ciągle nieregulowany zawód, ale myślę, że to naprawiamy, to wspólnie dyskutujemy, żeby przygotować taki talerz, który będzie super smakował i będzie zdrowy. Więc my intuicyjnie to czujemy, ale od tego zaczęliśmy, od tych chorób cywilizacyjnych. Nie używajmy tego sformułowania tak bezkrytycznie, bo oczywiście będziemy w uproszczeniu stosować. Przyzwyczailiśmy się w tej świadomości społecznej, te choroby są, ale korzystajmy z cywilizacji, z jej rozwoju rozumnie. Uruchamiajmy szare komórki. Aktywność fizyczna pozwoli je jeszcze skuteczniej, lepiej uruchomić. Mamy na to biologiczne dowody, że ruch poprawia funkcję poznawcze myślenie, zmniejsza ryzyko depresji, chorób otępiennych. W związku z tym znowu promuję na końcu oczywiście wszystkie te filary zdrowego stylu życia, o których mówiliśmy, nie o wszystkich mówiliśmy dzisiaj, ale podkreślam ruch jako, gdybyśmy ranking mieli ustalić, to myślę, że ruch jest absolutnym liderem. Ja jeszcze dodam dla naszych słuchaczy na zakończenie to jedno pytanie, z którym chciałabym Państwa wszystkich zostawić. Czy wykorzystaliśmy szansę, jaką daje nam medycyna na to, żeby żyć dobrze? Niech każdy z nas sobie odpowie na to pytanie. Przyznam szczerze, że ta książka zainspirowała mnie do tego, żeby stworzyć sobie taką bardzo prostą tabelkę według każdego rozdziału i zastanowić się, jak dany obszar w moim życiu jest przeze mnie wykorzystany, zaopiekowany, jak to się dzisiaj mówi, czy rzeczywiście taki zaopiekowany jest. No, rachunek sumienia, na to jeszcze przyjdzie czas, może po nowym roku, akurat okres noworocznych postanowień sprzyja takim nowym wydarzeniom w życiu. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Państwa i moim gościem w podcaście Lekarza Praktyka, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL, jest profesor Artur Mamcerz, który jest również redaktorem naukowym książki Medycyna stylu życia, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo. To ja bardzo dziękuję. Podcast Lekarza Praktyka.